Witam wszystkich w nowym roku 2024. Ja nazywam się Dominika, a dzisiaj zapytam się uczniów oraz pracowników naszej szkoły, jak spędzili tegorocznego Sylwestra, jakie są ich postanowienia noworoczne oraz co by chcieli zmienić w tym roku. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy tu z kolegami z SRM-u, z Beniaminem i Sebastianem i mamy do nich kilka pytań. Wspominacie ubiegły rok. Dobrze, super. Bardzo pracowicie, ale też owocnie. Gdybyście mieli określić tamten rok piosenką, to jaka to by była? Ty pierwszy. This is the life, Amy McDonald. Pastem pomad. Jak spędzaliście Sylwestra i czy się udało? Ja spędzałem Sylwestra ze znajomymi z domu jednej ze znajomych. I myślę, że się udał. Było dużo muzyki, dużo tańca, było fajnie. Będę go na pewno dobrze wspominał. No, to ja Sylwestra spędzałem ze znajomymi, z rodziną i wszystko było super. Tak. Dziękujemy. Jak wspominacie ubiegły rok? Bardzo dobrze zaczęliśmy klasę maturalną. Pola oczywiście na nowy rok zdała prawo jazdy wczoraj. Gratulujemy. Tak, rozpoczęłam samymi sukcesami, ale poprzedni rok wspominamy również bardzo pracowicie, no bo jesteśmy maturzystkami. Tak, jesteśmy maturzystkami. Miałyśmy swoje osiemnastki w tamtym roku, były wspaniałe. Super się bawiłyśmy, wyimprezowałyśmy, no a teraz czas na przygotowania do matury. Tak, w tym roku idziemy na studia. O, powodzenia. Dziękujemy. Ja spędzałam z moimi troma kuzynkami, bo w klasie maturalnej nie miałam ochoty na imprezy. A ja spędzałam Sylwestra na bardzo hucznej, udanej imprezie w szerokim gronie, na sali wiejskiej, czyli oczywiście najlepszej imprezy na wsiach. Bo jeszcze się nie nacieszyłam wszystkim osiemnastkami, stwierdziłam, że nie kończę sezonu imprezowego. A jakie macie postanowienia noworoczne? Wydaje mi się, że oprócz zdania dobrze matury i dostania się na studia, to bez żadnych większych, bo jak ktoś chce coś zrobić, to wydaje mi się, że powinien robić coś cały rok, a nie tylko postanawiać sobie na nowo. A ty? Moje postanowienie noworoczne to jest brak postanowień noworocznych. Nie, na pewno chciałabym przeczytać chociaż te 15 książek. W tamtym roku przeczytałam 18. Czytajcie książki. Dokładnie. Rozwijajcie swoje umysły. Jakbyście miały określić rok 2023 piosenką, to jaka by to była? Da za kuduro, to jest na pewno. Po tych wszystkich osiemnastkach. I pewnie ze szybkich wściekłych typu My City albo coś do Weekend, bo była koleżanka w koncercie. Możemy pozdrowić naszych ulubionych nauczycieli, panią Gabrielę Fiedler, panią Madzię Urbańczyk, całą wspaniałą społeczność naszej pięknej szkoły. Tak, i pana Mateusza, na niego buziaki. Cześć, jak się nazywasz? Cześć, nazywam się Stasiu. Dobra, mamy kilka pytań dla ciebie. Dobra, dawaj. Jak wspominasz ubiegły rok? W sumie nie był za dobry. Tyle mogę powiedzieć o tamtym roku, bo chciałbym, żeby ten był lepszy. Czy jakieś postanowienia? Chciałem schudnąć, ale niestety mi się to nie uda, bo kupiłem już garnitur na studniówkę na takie wymiary, jakie mam teraz i na matury. Jeszcze ślub mnie czeka w październiku z tym garniturem, no więc niestety postanowienie noworoczne się nie uda. Miał określić sam ten rok piosenką, to jaka to by była? Powiedziałbym, że Eminem Lose Yourself. Dziękujemy. Dzięki, na razie. Cześć, jak się nazywacie? Myron. Andrzej. Duda. Dobra, zaszły Iwa. Do was parę pytań. Jak spędziliście Sylwestra? W gronie najbliższych mi ludzi, z rodziną moich dziewczyny i dziewczyny. Tak samo, siedziałem w domu ze swoją rodziną, piłem wodę i coś tam sportem, no. No właśnie, w ten dzień spacerowałem z kolegami i wszystko. A macie jakieś postanowienia noworoczne? Ćwiczyć, sport, uprawiać, rzucić cukier, spina, rozwój i pewność siebie poprawa. Zdrowie oczywiście, trzeba więcej zdrowia dla nas wszystkich, bo zdrowie jest najważniejsze w życiu. Oceniacie poprzedni rok? Niefajnie. Bardzo niefajnie, wiesz co? Ej, czemu? Ale przyzwoje, wiesz co? Nie, żartowałem, było super. Najlepszy rok. W miarę dobry rok, w miarę zły rok. 50/50. Nie. Mimo wszystko jest 50. Rok był najlepszy. Najlepszy w moim życiu rok. Jeśli mieli określić sam ten rok piosenką, to jaką? Merry Christmas! Ben jak żyć. Dziękujemy! Jak pani wspomina ubiegły rok? Bardzo dobrze wspominam ten rok. Myślę, że to był bardzo pozytywny, obfitujący w przyjaźnie, w różnego typu pasje. Był to bardzo dobry rok. Dziękuję.
na Sylwestra i czy się udał? Bardzo się udał. Spędziłam go na tak zwanej domówce, w domu z przyjaciółmi i z rodziną. Mam Pani postanowienie noworoczne. Moje postanowienie noworoczne to nie mieć postanowień noworocznych. A coś, co by Pani chciała zmienić w tym roku? Jakaś rzecz taka? Tak, chciałabym jeszcze troszeczkę więcej sportu dla zdrowia uprawiać. I to chyba jedyna rzecz, którą bym chciała zmienić. Miała Pani określić tamten rok piosenką, tego by to była? To były piękne dni. Dobra, dziękuję bardzo. Jesteśmy, proszę Państwa, tutaj z Karolą oraz Dariem z klasy 2B. Co tam ma słychać? Jest to tak. Jak wspominacie ubiegły rok? Bardzo pozytywnie. Dużo się wydarzyło. Traumatycznie. Nie ma. Dobrze. Z kim spędzałyście Sylwestra i czy się udał? Niestety z tobą nie. No niestety. Bardzo dobrze spędziłam. Tak. Nie macie postanowienia na poroczne. Stawiamy na samorozwój. Tak. Tak. Co chciałbyście zmienić w tym roku? Pewnie. A co? Nastawienie. Do ludzi? Do wszystkiego. Ciebie. Znaczy, nigdy. Drugie pytanie. Jakbyście miały określić rok 2023 piosenką, jaka by to była? Macie jakiś pomysł? Albo po prostu ulubiona piosenka z tego roku? Czy tajemnica? Tak. Chociaż. Dziękujemy. Jak wspominasz ubiegły rok? Ubiegły rok wspominam bardzo dobrze. No jak to rok, no sobie pociągałem strunę, bo lubię grać na gitarce. Głównie to się pouczyłem. Miałem lekkie potyczki w biologii, ale dałem sobie radę. Gratulacje. Z kim spędzałeś Sylwestra i czy się udało? Z moją znajomą Gabrysią bardzo pozdrawiam. Serdecznie Gabrysiu. Pozdrawiamy. A Sylwestra zagrają w domu w grę. Fajnie, Sylwester. Tom Brady. Dobra, jakie masz postanowienie noworoczne? Postanowienie noworoczne są takie, żeby na nauce grać jakiś instrument. A masz jakieś w planach? Mam pianino. Uczę się paru rzeczy, na razie umiem z kilka rzeczy, ale będę się uczył. No dobra, a jakbyś miał określić rok 2023 piosenką, jaka by to była? Pojęcia, naprawdę nie mam. A wiedzieć. Jakaś ulubiona z tamtego roku? Jakaś ulubiona to na pewno z Sepultu. Było widzę, to bardzo fajne. Polecamy. Pozdrowienia jakieś? Pozdrawiam wszystkich, swoich znajomych i rodzinę. Mojego kochanego przyjaciela Bartka. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dobra, dziękujemy. Proszę bardzo. Jak się nazywacie? Jura. Dobra, jak wspominacie o tym roku? No bardzo dobrze. Dużo było sukcesu. Dużo czasu spędzałam z znajomymi, z rodziną. Fajnie. Powiedziałabym, że znośno, to się prostu. O, końcówka była bardzo fajna, bo otworzyliśmy radio PNC. Dobra, z kim spędzałyście Sylwestra? Ze znajomymi, z chłopakiem. No, się udał. Udało się na początku sobie spędzałam z moimi kochanymi przyjaciółmi. Ja mam być dobrym nitem tego. A potem z tym chciałam spokojnie się zgrać. Dobra, a jakie macie postanowienia, proszę? Tak, to sobie chciałbyś mieć. O mój Boże! Chciałabym przeżyć ten rok. To jest moje postanowienie. No, moje postanowienie noworoczne już dzisiaj się skończyło, bo chciałam wstawać tak, żeby trochę zjeść śniadanie ze szkołą, ale dzisiaj trochę zespałam, ale się nie poddaję i od jutra od mała może się uda. Aż dobra, a jakbyście miały określić rok 2023 piosenką, to tak by to było? Albo jakaś czubyna piosenka z tego roku. To mówiłam prędzej. Przekleństwo Michaela, albo piosenka tego roku. Ale to tyle nie mieć, bo przecierła chociaż... No nie, to po prostu lubiła. Może jakieś hiszpańskie piosenki, coś tam? O! Dobra, pozdrowienia jakieś? Nie. Nie no! Pozdrawiam!
ma siostrę? Mam siostrę! Ona chyba nawet kiedyś... Serami tym starym jeszcze była... No, 10 lat temu. Ale jeszcze... Przyjaciół w dyskotece po drodze, chłopaka i w ogóle... No, w ogóle. Dobra, ja pozdrawiam panią Kasię, bo się spóźniłam, bo przepraszam pani. Hej, witam wszystkich. Dzisiaj jesteśmy z panią Zosią i przeprowadzamy wywiad na temat ubiegłego roku. Jak pani go wspomina? No wyjątkowo pięknie, bo spotkałam, zetknęłam się z grupą wspaniałych ludzi, z młodymi ludźmi, z którymi stworzyłam wiele pięknych programów, z którymi przegadałam niejedną godzinę tu w bibliotece. Na różne, różniaste tematy. I ma pani postanowienia noworoczne? Przede wszystkim dużo czasu przeznaczać rodzinie, moim wnukom, a zwłaszcza mojej jedynej wnuczce, księżniczce Neli. Jak najwięcej czasu im chcę poświęcić. Chciałaby pani coś zmienić w tym roku? Być bardziej oszczędna, no za dużo wydaję pieniędzy. Być bardziej oszczędna, no i walczyć z pewnym nałogiem, nie powiem jakim. Jakby miała pani nazwać, określić jakoś ten rok jedną sekwencją, jednym słowem, to jakie ono by było? Piękne, piękny czas. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wspomina pani ubiegły rok? Ubiegły rok był rokiem no dość ciężkim, jednakże i tak się cieszyłam, że nie było zdanego nauczania. Także młodzież coraz sprawniej wykonuje polecenia na lekcji, coraz lepiej czują się w szkole, jeśli chodzi o pracę. A jeśli chodzi o moje życie prywatne, też się bardzo cieszę z zeszłego roku, dlatego, bo odwiedziłam wiele krajów dzięki, między innymi dzięki Erasmusowi. Wyjazdy rodzinne też były udane. No i w tym roku też planuję różne wyjazdy, no tym razem prywatne. A z kim pani spędzała Sylwestra i czy się udało? Sylwester się udał. Sylwestra spędzałam rodzinnie w domku z mężem i z synami. Było wesoło, był kociołek, było ognisko. Nawet krótkie, bo krótkie, ale tańce. Także Sylwester był udany. Jakie ma pani postanowienia noworoczne? Postanowienia noworoczne mamy kilka. Jedno rodzinne. Obiecaliśmy sobie z rodzinką, że raz w miesiącu będziemy odwiedzali jakąś restaurację. W Zielonej Górze albo w Żarach. Jakąś taką restaurację. Najlepiej, żeby to była restauracja związana z jakimś jedzeniem albo regionalnym, albo właśnie związana z jedzonkiem z innego kraju. Zaczęliśmy już w grudniu, byliśmy w meksykańskiej, także myślę, że w styczniu będzie restauracja czeska. A chciałaby pani coś zmienić w tym roku? Jeszcze tak już. No tak, jak co roku. 2 kilo mniej. Więc na pewno będę próbowała przejść na redukcję. Na pewno będę chciała częściej się uśmiechać, bo wiem, że to pomaga w życiu gdzieś tam ten uśmiech. Więcej pozytywów doszukiwać się w różnych sytuacjach i cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy. Jakby miała pani określić ten rok jakąś piosenką, taka by to była? 2023 jakąś piosenką. No nie wiem, to coś chyba popularnego. Jaka to była piosenka z Eurowizji z zeszłego roku? Solo. Solo. Ale wcale nie jest lepiej chyba solo, co nie? Razem jest dużo, dużo przyjemniej, także takie piosenki traktujemy troszeczkę z przymrużeniem oka, ale kochani, pamiętajcie, zawsze warto mieć kogoś takiego dla siebie, tak? Żeby można było pogadać, zwierzyć się, przybić piątkę koleżance w ławkę. O, i elegancko. Dobrze, dziękuję ślicznie. Z okazji nowego roku życzę wam pomyślności, szczęścia, zdrowia, miłości. Wszystkiego, co najlepsze, z nowych ludzi w życiu. Tak. Dobra, tutaj. To właśnie robią uczniowie samorządu szkolnego, kiedy nikt nie patrzy. Ty
Co jeszcze powiesz? Co mogę powiedzieć?